Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o roślinie, która jest dla mnie chyba najważniejszą rośliną. Ja jej mam w ogrodzie bardzo dużo, a jest to oregano. Wiele osób, myśląc o tej roślinie, myśli o tym, że jest dobra do pizzy, do spaghetti, do dań kuchni włoskiej i greckiej. I rzeczywiście macie rację, ale nie tylko. Oregano jest jedną z najstarszych roślin, którą wykorzystywano do produkowania lekarstw. Hipokrates na przykład uważał, że wyciąg z tej rośliny jest idealny na niemal wszystkie dolegliwości ludzkie. Teraz powiem taką ciekawostkę. Arystoteles na przykład zauważył, że kozice, które pasały się w terenach górskich i były ranione przez myśliwych, to te kozy, którym udało się uciec, żuły oregano i przykładały sobie na rany i te rany się szybko goiły. Historia oregano jest bardzo szeroka i mogłabym o tym mówić wiele, natomiast chciałabym bardziej chyba powiedzieć o składzie chemicznym oregano i właściwościach, ale w taki bardzo prosty sposób. Jeśli chcemy wykorzystać tę roślinę, to wykorzystujemy łodygi, liście i kwiaty. Najczęściej zbieramy ją, najlepiej zbieramy ją, kiedy zaczyna kwitnąć. Wtedy ma największą wartość. Roślina zawiera garbniki, gorycze, flawonoidy, które działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo. Zawiera również sole mineralne, wapń, żelazo, magnez, cynk, miedź i potas. Oprócz tego w skład oregano wchodzą witamina C, prowitamina A, witaminy z grupy B, witamina K i wydaje mi się, że najważniejsze olejki eteryczne. Najważniejsze to karwakrol i tymol. Są jeszcze inne olejki eteryczne, ale takie ciężkie w wymowie, więc nie będę sobie tutaj łamała języka. Zanim powiem to, do czego ja stosuję oregano, to może najpierw Wam jakby zobrazuję, co ja w ogóle robię. Zebrałam oregano, umyłam, ponieważ było bardzo brudne. Umieszczam w słoiku teraz pokrojone oregano, tak dosyć dużo, prawie cały słoik, ale nie cały. I będę zalewała to zioło oliwą z oliwek. Można użyć oleju z pestek winogron. Zrobię taki macerat oreganowy jak co roku. Kiedy już oregano z oliwą będę miała w słoiku, to wrzucam to wszystko do kąpieli wodnej tak na około 15 minut, ale nie gotuję tej wody, tylko tak podgrzewam delikatnie. Wyjmuję i to wszystko maceruje się około 15 dni na słońcu. Jednak, żeby promienie słoneczne nie miały dostępu do słoika, należy przykryć ten słoik ściereczką. Po 15 dniach odcedzamy całe oregano i mamy taką bardzo intensywną oreganową oliwę. Ten macerat ma bardzo specyficzny zapach, który nie każdemu pasuje, więc ja albo dorzucam troszeczkę czosnku, albo tak jak rok temu zrobiłam, dorzuciłam rozmaryn. I ten zapach jest zupełnie inny i również smak jest taki troszeczkę zmieniony, chociaż ja akurat smak oregano bardzo lubię. Oprócz maceratu z oregano, ja jeszcze suszę bardzo dużo oregano. Lubię mieć dużo suszonego oregano i wykorzystuję je do przyprawiania dań różnego rodzaju, ale również ja piję oregano, zaparzam, robię napary i piję jak herbatę. A w tym roku, kiedy już będę miała ususzone ziele, postaram się zrobić jeszcze maść z suszonego oregano. Z oregano można również zrobić sobie toniki i wykorzystywać je na przykład jako mgiełkę na takie gorące dni. A toniki robimy w prosty sposób. Robimy napar z oregano, łyżka suszonego oregano, zalewamy 200 ml wody gorącej i później studzimy i na przykład mamy taką mgiełkę, jeśli wlejemy to wszystko do butelki z aerozolem.
Można taki tonik również zrobić sobie z rośliny świeżej i albo zalać taką chłodną wodą i odczekać 24 godziny, odcedzić i mamy tonik, albo po prostu zrobić ze świeżej rośliny napar, ostudzić to i też mamy tonik. Oregano świetnie działa na skórę, więc będziemy mieli z tego same korzyści. Ja do maceratu użyłam tylko wierzchnie części rośliny, natomiast te łodyżki dolne zostawiłam, ale ja je za chwileczkę wrzucę do gorącej wody. Będę gotowała około 5 minut, później przecedzę i to, co mi wyjdzie, wrzucę do kąpieli. Także nic się nie zepsuje. Dzisiaj mówię tak szybko, ponieważ chciałabym powiedzieć dużo, a boję się, że mi zabraknie czasu, więc musicie mi wybaczyć. Albo zrobię troszeczkę inaczej. Chciałabym Was zachęcić do zainteresowania się tą rośliną. Poczytajcie sobie, a ja powiem Wam o olejku oreganowym. Taki olejek oreganowy możecie kupić sobie w aptece. Jeśli go nie ma, to możecie zamówić. I teraz informacje, które Wam powiem, to wyczytałam z książki Rak to nie wyrok Ryszarda Grzebyka i tym się będę posiłkowała. Olejek eteryczny z oregano jest jednym z najlepszych naturalnych antybiotyków. Autor pisze, że stosuje go od ponad 15 lat na każde przeziębienie, na grypę, ból gardła, zapalenie zatok, ucha, dróg moczowych czy na początku zapalenia oskrzeli i nigdy go ten olejek oreganowy nie zawiódł. Taki olejek oreganowy należy stosować 7 dni, ponieważ jeśli stosujemy go na przykład dłużej, to wtedy możemy mocno zmęczyć wątrobę. Więc tutaj nasuwa się takie, jakby podsuwa się pomysł, żeby również stosować probiotyki. Nawet w takim przypadku, że jest to olejek naturalny. Ryszard Grzebyk w swojej książce pisze, że badania naukowe potwierdziły, iż olejek oreganowy zabija wirusy grypy, w tym ptasiej, pleśń, ponad 100 różnych rodzajów bakterii, w tym gronkowca złocistego, Helicobacter pylori, działa przeciwgrzybicznie, przeciwzapalnie, przeciwpasożytniczo oraz niszczy wirusy. Ja tutaj od siebie dodam, że jeśli będziecie mieli ten olejek oreganowy, to żebyście go nie smarowali tak bezpośrednio na skórę na przykład, ponieważ może Was poparzyć. Olejek, który sobie kupicie, najlepiej kupcie sobie w kapsułkach, ponieważ są i w buteleczkach, i w kapsułkach. W kapsułkach jest wygodniejszy, a jak go stosować, wszystko będziecie mieli napisane w ulotce. Olejek oreganowy również jest antyoksydantem i na przykład w książce tutaj jest takie zalecenie. Zalecam stosować go 2 dni przed operacją i 8 dni po niej. Dodam jeszcze, że olejek oreganowy niszczy wirusa opryszczki, który w kontakcie z nim eksploduje, czyli go po prostu niszczy. Świetnie radzi sobie również z gruźlicą, z salmonellą, z bakteriami E. coli, tasiemcem, ogoniastkiem jelitowym, a w dużych dawkach zabije też Cryptosporidium, strasznie ciężkie słowo do wypowiedzenia. Kapsułki z olejkiem z oregano niszczą w 99% zakażenie dróg moczowych. I jak autor pisze, spośród suplementów nie zna nic bardziej skutecznego na grypę, zapalenie uszu, zapalenie pęcherza czy przewodu moczowego. Nic bardziej skutecznego. Ja oczywiście już wcześniej polecałam tą książkę i uważam, że jest to świetna książka. Jeszcze może kiedyś zrobię na jej temat taki oddzielny odcinek. Uważam, że jest to takie kompendium wiedzy na ogólny temat zdrowia. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żebyście, jeśli macie ogrody, zaprosili oregano do Waszego ogrodu, a jeśli nie macie ogrodów, to żebyście przynajmniej nabyli taki olejek eteryczny z oregano. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że tutaj nikt mi nie płaci za tak zwaną reklamę w cudzysłowie. Wam dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o komentarze, koniecznie komentarze. Wtedy filmy się bardziej niosą.
i nie zastanawiajcie się, co macie napisać. Dajcie kwiatuszka, serduszko, cokolwiek. Dajcie łapkę w górę i ci, którzy nie subskrybują, to koniecznie dajcie suba. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.